Cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do was z kolejnym luźnym filmikiem. Przyszedł do mnie Aro. I dzisiaj mamy, słuchajcie, niedzielę. I plan na dzisiaj jest taki, że będziemy sprzątać, bo ja mam już straszny syf w pokoju, a idą święta. Ja na święta w tym roku wyjeżdżam za granicę. Gdzie? To jeszcze wam nie zdradzam, ale już się naprawdę nie mogę doczekać. No i co? I muszę posprzątać w pokoju, żeby zostawić Aro porządek, bo on niestety z nami nie jedzie, jak to zawsze. I często też się właśnie pytacie, co się dzieje z Aro, jak my wyjeżdżamy, bo my dość sporo podróżujemy, to jeżeli jedzie z nami mój brat, no to wtedy opiekują się nim dziadkowie i ciocia, babcia, dziadek. Ej, czemu mnie gryziesz? A jeżeli mój brat nie jedzie z nami, to wtedy on się po prostu nim opiekuje. No, także dzisiaj mamy niedzielę, dzisiaj będziemy sprzątać. Nie wiem, ile będzie trwał ten vlog, ale ja ogólnie wyjeżdżam w czwartek. To jest, będzie 1 kwietnia, a dzisiaj mamy 28 marca, niedziela. I co? Lecę, puszczam muzykę i się szykujemy. I sprzątamy, bo jest naprawdę dużo roboty. To jest szkodliwe do oczu. Tylko przy lustrze się przyglądać. O, Aro. Vloga masz. Pokaż tatuaż na vloga. Nie. Meksyko pokaże tatuaż na vloga, bo nikt nie może wiedzieć. Nie, Meksyko nie będziesz na vlogu. Cześć moi kochani, a więc minęło kilka dni, odkąd ostatni raz się do was odzywałam, bo ostatni raz nagrywałam Clean With Me dla was, a dzisiaj mamy jakieś chyba 2 dni później, coś takiego. I dzisiaj, słuchajcie, kolejna część vloga, czyli pakowanie walizki, z racji, że już jutro wyjeżdżam, ale samego wyjazdu już nie zobaczycie na tym vlogu, tylko na następnym. I zobaczcie swoją drogą, ile tego jest. Jest pełno rzeczy. Powiem wam, że już się nie mogę doczekać, bo no przez całą tą teraz sytuację na świecie, jak wiecie, podróżowanie jest strasznie ograniczone i się cieszę, że gdziekolwiek chociaż mogę pojechać. Byłam już w tym miejscu, do którego jadę 2 razy, także to jest dla was taka mała podpowiedź, możecie zgadywać, co to jest, a dowiecie się najprawdopodobniej już w kolejnym odcinku na kanale. Także co? Także ja będę się teraz pakować. Zawsze robiłam pakowanie walizki właśnie w taki sposób, że był to taki odcinek statyczny. Teraz stwierdziłam, że po prostu będę robić to w formie vloga, bo jakoś tak lubię, tak mi wygodnie, tak samo jak kiedyś zrobiłam na Vlogmasie pakowanie walizki, też było w formie takiego vloga. I co? I już wam siadam i wam pokażę, jaka walizka, jakie rzeczy i tak dalej. I jeszcze chciałam powiedzieć, że jeżeli chcecie oczywiście więcej pakowania walizki na moim kanale, to subskrybujcie kanał, bo to jest naprawdę bardzo ważne, to mnie mega motywuje. Zobaczcie, tutaj mamy już pierwszy przycisk na 100 tysięcy, a tego może być kiedyś więcej. Lecimy z tym pakowaniem walizki. Okej, moi drodzy, a więc proszę bardzo, walizka, którą tym razem biorę na swój
świąteczno-wielkanocny wyjazd. Jest to ponownie walizka z BG Berlin, ta różowa. Powiem Wam, że te walizki naprawdę mi się dobrze sprawdzają, one są pojemne, są duże. Ja mam w tej wersji największej i bardzo Wam je mogę polecić, naprawdę są spoko. W ogóle wiecie, co by było dobre? Jakby ktoś, nie wiem, może na przykład jakiś fanpage albo coś w tym stylu, zrobił porównanie jakby takich moich tych pakowań walizki, na przykład porównał do siebie jakieś wstępy, jakoś to fajnie zmontował, jakiś taki edit. To jest fajny pomysł na jakiś właśnie taki post na fanpage'u, a wiem, że mam bardzo dużo fanpage'y, także dziękuję bardzo. Zakładajcie je, ja je uwielbiam. I co? Wydaje mi się, że taki kadr jest zawsze najlepszy na pakowanie walizki, bo wy wszystko dobrze, ładnie widzicie. Także tak się prezentuje ta walizka w środku. Wydaje mi się, że osoby, które pakowały jakieś moje inne pakowania walizki, doskonale ją znają i wiedzą, jak wygląda. I co? Ja zawsze zaczynam pakowanie od strony kółek, ponieważ tutaj zawsze powinny iść najcięższe rzeczy. I ja tu wkładam shorty, spodnie jeansowe i takie różne ciężkie rzeczy. I w tym wypadku będą to właśnie shorty, bo żadnych długich spodni ani bluz nie brałam. To ma być po 30 stopni, więc wątpię, żeby mi się one przydały. Pierwsze shorty, które tutaj mam, to takie z Bershki z takim przejściem ombre, szary w taki ciemny, grafitowy, coś w tym stylu. Następnie takie czarne, zwykłe shorty z Bershki. Kolejne, tym razem białe, również z Bershki. Ja mam strasznie dużo shortów z Bershki, nie wiem, jakoś mi fajnie leżą. Takie shorty tym razem z Zary. Następne to takie materiałowe shorty, one również są z Zary. To wygląda jak taka spódniczka, mamy do tego taki pasek dookoła i powiem Wam, że to są naprawdę najlepsze shorty takie materiałowe, jakie kiedykolwiek miałam. Bikery, spodenki kolarskie z Nike, o których w sumie zapomniałam, a kiedyś miałam na nie mega fazę, także biorę je również, może mi się przydadzą. Kolejne materiałowe to takie z firmy Amisu. Takie zwykłe shorty, tutaj takie zawinięte z Bershki. I ostatnie to takie czarne, tutaj takie z takimi jakby, nie wiem, podarciami z Zary. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dół. Teraz przejdziemy do koszulek. No koszulek to ja mam akurat w ciul dużo i wiem, że na pewno wszystkich nie zużyję, ale tak jak mówiłam, ja zawsze lubię mieć na zapas, a skoro mogę, to czemu nie spakuję? Mam dużo miejsca, więc... Zaczniemy od zwykłych takich t-shirtów i przejdziemy w tank topy. A więc pierwszy t-shirt to taki z Bershki z działu męskiego, ma prześliczne plecy. Następnie taki biały z tymi serduszkami, on chyba ta firma nazywa się Play albo jakoś inaczej, no nie mam pojęcia jak się ta firma nazywa, ale uwielbiam, uwielbiam, naprawdę, to jest super, świetnej jakości ta koszulka. Taka z Guessa tropikalna z palmami, fajnie, pan mi właśnie zaczął wiercić na dworze. I teraz przechodzimy do tank topów. Pierwszy to taki. Ogólnie mama go kupiła w TK Maxie chyba. No jest taki przewiewny, jakieś takie wzorki, liście, coś w tym stylu, bardzo ładny. Kolejny to taka hiszpanka z takim paseczkiem do wiązania dookoła brzucha, biała. Ona jest z Zaful. Następnie taka również hiszpanka z Terranowy. Zwykły biały crop top z Sinseya. Taki kremowy tank topik z Bershki. Zwykła taka krótka czarna w takie prążki bluzka crop top z H&M-u. Taki tank top z Hollistera. Niebieski na ramionczkach z guzikami również z Hollistera. Na ramionczkach z takim tutaj naszyciem na biuście z Zaful. Coś, co kupiłam pod ten wyjazd, czyli jakby taki tank top z takim, nie wiem, jakby takiego materiału. No nie wiem, wydaje mi się, że idealnie pasuje w miejsce, w które jadę. Jest on z Shein. Obcisła bluzka z takim tutaj zwężeniem, takim jak mam tutaj teraz na sobie. Ona jest z Zary. A jakby ktoś pytał, bo często też mnie pytacie, to co mam na sobie, to tutaj mam spodnie takie z takiego weluru z Mosquito i ta bluzka jest z Shein. Kolejny różowy tank topik, również z Shein. Klasyczny taki na ramionczkach z Bershki. Na takich bardzo cieniutkich ramionczkach, że najlepiej nosić go w sumie bez stanika, jest on z Zary. I ostatni, i to jest w ogóle w sumie dość ciekawy topik, z racji, że napisała do mnie dziewczyna na Instagramie, że szyje sobie ubrania. Jej sklep nazywa się Cosnes Store, możecie go znaleźć m.in. na Instagramie. I wysłała mi taki właśnie topik w panterkę, jest tutaj jakby taki, jakby nie wiem, taki gorset, coś w tym stylu. Nie wiem, bardzo, bardzo ładny, mega mi się podoba, wydaje mi się, że super będzie właśnie na taki wyjazd. Zapraszam Was na Instagrama, bo naprawdę dziewczyna robi przepiękne rzeczy. Ostatnio mam przerwę w podróżowaniu, to ja nawet nie pamiętam, jak ja mam się pakować. Kolejna rzecz, którą tutaj mam, to stroje kąpielowe. No i jak jadę, wiadomo, do jakiegoś ciepłego kraju, to stroje kąpielowe to jest rzecz, na której najbardziej się skupiam i potrzebuję mieć ich najwięcej, bo jednak tam jest pływanie w basenie
24 na dobę, nawet nie potrzebuję tego, mogłabym w samym stroju latać. A więc co? Uwaga! Pierwszy strój, który mam, jest on z Zaful i mamy tutaj taki różowy dół, on jest dość mocno wykrojony, ten strój ogólnie. Tutaj mamy taką różową górę i do tego jest jeszcze taka bluzeczka. Następnie z Capri taki w paski, jeden i drugi. Również z Capri kolejny strój, to taki jednoczęściowy, w takim fajnym dyniowym kolorze. Kolejny w piękny wzór, taki wakacyjny. O, proszę bardzo. Dalej chyba mój ulubiony strój, bo jest fajnie zabudowany, ale równocześnie bardzo ładny. Ja w ogóle uwielbiam żółte stroje. On również jest z Capri. Tutaj już wszystkie stroje, które pokazuję, są z Capri, tylko ten jeden był z Zaful. I ostatni to taki już klasyczny, również bardzo ładny, troszeczkę mocniej zabudowany. Tak się prezentuje góra. I tak się prezentuje dół. I teraz taką torbę pakuję sobie tutaj. I kolejne rzeczy to jakieś sukienki, kombinezony, zestawy i tak dalej. Pierwsza to taka sukienka z H&M-u. Ona jest obcisła, tutaj zwężona po bokach. Też Wam ją ostatnio pokazywałam w holu zakupowym, także jeżeli chcecie zobaczyć, jak na mnie wygląda, to Was tam zapraszam. Kolejna sukienka, ona jest chyba też z Shein, bo jak zamawiałam jakąś właśnie taką paczkę, to brałam stricte rzeczy pod ten wyjazd. Ona jest w takie kropeczki na ramionczkach. Kolejny zestaw to od mojej mamy dostałam. Nie mam pojęcia skąd, z jakiej firmy on jest, ale tak się prezentuje. Różowa spódniczka i tutaj na górze taki topik. Coś w tym stylu, bardzo, bardzo ładne. Shein, która się tak prezentuje. No taka piękna, no idealna na właśnie taki wyjazd, gdzie jedziemy. Także wydaje mi się, że sprawdzi się perfekcyjnie. I proszę bardzo. Chowamy tutaj i lecimy od razu dalej. To najpierw pokażę Wam rzeczy do ćwiczeń, bo właśnie biorę rzeczy do ćwiczeń, żeby móc sobie tam poćwiczyć. Nie chcę wypadać z formy, dlatego myślę, że chociaż tam 2-3 treningi zrobię. Pierwszy to taki dół niebieski, błękitny z Gym Glamour i taki stanik sportowy z Pinka. No a drugi zestaw to taki top, jakby koszulka, coś w tym stylu z Gym Glamour, no i do tego również takie shorty. Nie biorę żadnej bluzy, ale biorę taką jeansówkę z Shein, czarną, krótką, jakby na jakiś chłodniejszy wieczór, jakbym chciała sobie założyć, to myślę, że może mi się przydać. I ostatnie dwie rzeczy, które tutaj wydaje mi się do tej części spakuję, to jest taka narzuta, z Capri, idealna właśnie na plażę, na jakiś spacerek, jakąś sesję czy coś w tym stylu, no takie firanki, obrusy, coś w tym stylu. Aha, i mam tu jeszcze worek z bielizną, więc wydaje mi się, że wcisnę go gdzieś na przykład tutaj pod te sukienki, w sumie schowam chyba. Okej, tą część zapinamy. I teraz przechodzimy do butów. A jeszcze swoją drogą pakuję jeszcze na tą stronę piżamy. Jest to taki zestaw. Białe spodenki, szara góra, jeszcze jedne białe spodenki i tym razem czarna góra i one są z Moskito. Jeśli chodzi o buty, to oczywiście must have'em są klapeczki i ja biorę dwie pary klapek. Pierwsze to takie gumiaki, one są z Givenchy i drugie to są takie, one są w ogóle przerabiane, customowane przeze mnie. Nie mam pojęcia, jaka to jest firma. Zwykłe, czarne, niskie konwersy i w nich najprawdopodobniej też ewentualnie będę ćwiczyć z racji, że konwersy są wygodne do ćwiczenia, bo są płaskie, więc fajnie. No i mam też tutaj Air Force, także jest dwie pary pełnych butów, no i jeszcze w jednej parze będę jechać. To, co jeszcze dopakowuję tutaj za siatkę, to po pierwsze okulary przeciwsłoneczne. Jedne biorę na pewno do plecaka, drugie biorę ze sobą. Takie, proszę bardzo, taki wzorek jakby panterka. One są z Shein. Na pewno biorę też taki balsam. On jest z brokatem, z shimerem takim, czyli idealny na wakacje, bo będę się ładnie, pięknie błyszczeć. Biorę też aparat taki, jakby takie nakładki, bo ja noszę te nakładki Invisalign, ale aktualnie mam jeszcze tą, jakby jak ktoś na tym zna albo coś wie, to ja mam jakby są trzy takie serie i ja mam teraz aktualnie drugą, a tutaj biorę trzecią, bo będę musiała wymienić sobie na wyjeździe. Biorę również taką
opaseczkę. Ona jest z H&M-u, złota z muszelkami. No i mam tu również taką mini kosmetyczkę z biżuterią. Nie wiem, ja zawsze biorę w ciula tej biżuterii, a potem nic nie noszę. Także to już jest standardzik, ale Wam i tak pokażę. Pierwsze to takie kolczyki. One są tak malutkie, że nawet nie chcę złapać na nie ostrości, ale są to takie krzyżyki. Myślę, że mniej więcej widzicie zarys. Ja je kupiłam, a raczej moja mama je złapała gdzieś tam w Rossmanie, na tych takich jakby, wiecie, wieszakach z biżuterią. Takie zwykłe srebrne kółeczka z H&M-u. Mam tutaj również dwa pierścionki, nawet nie mam pojęcia skąd one są. One są chyba Zaful, Shein, coś takiego. Tutaj mamy taką nausznicę na ucho. Następnie bransoletka z takim żółwikiem, koraliki, naszyjnik z słoneczkiem, muszelka, taka bransoletka oraz muszelki takie na szyję. I ostatnia rzecz to takie muszelki. O, proszę bardzo, to się super zakłada na przykład na strój kąpielowy albo coś w tym stylu. I to już cała biżuteria, jaką tutaj mam. Wszystko ładnie pakuję i wkładam za siatę. Biorę też dwa paski. Jeden taki zwykły ze Stradivariusa, a drugi taki kolorowy, materiałowy z Bershki. A teraz czas na torebki i właśnie z nimi się nie mogłam zdecydować, więc stwierdziłam, że wezmę trzy. Pierwsza to jest taka i ona będzie na jakąś taką, ona jest taka zwykła, klasyczna, z takiego sztruksowego materiału. Ja ją również dostałam od tej dziewczyny z Instagrama, z tego Cosness Store. Bardzo fajnie wykończona, ładna. Możemy sobie tutaj regulować ten paseczek, więc wydaje mi się, że nada mi się na przykład na jakąś plażę, jakąś wycieczkę, jak będziemy szli na jakiś basen, żebym mogła sobie po prostu pochować jakieś różne moje rzeczy, które będę chciała sobie ze sobą zabrać. I co do tego właśnie tutaj nie mogłam się zdecydować. Wzięłam taką torebkę, bo chciałam zarówno torebkę, jak i nerkę, bo nerka jest większa i mi się tu zmieści i kamera, i wszystko, także nerka byłaby spoko, ale chciałam też mieć torebkę, więc wzięłam też taką torebkę. Ona jest z Liebeskind Berlin, jakaś taka mojej mamy stara, nie wiem, ona jej nie używa, więc stwierdziłam, że ją wezmę. Jeśli chodzi o kosmetyczkę, to naprawdę mam ją gigantyczną. Ona jest w ogóle taka błyszcząca, jest z Isabella Scott z Sydney. No i co? I taka wielka. I mam tu już tak naprawdę wszystko, co potrzebuję, a wciąż jest dużo miejsca, więc zobaczymy, pewnie jeszcze coś możliwe, że dołożę. Ale tu są same kosmetyki kolorowe, jakieś takie mi potrzebne rzeczy, bo na przykład szczotki do zębów, pasty, odżywki, szampon, jakieś płyny do kąpieli, patyczki kosmetyczne, waciki kosmetyczne, jakieś masa innych rzeczy, to wszystko pakuje moja mama do takiej ogólnej, wspólnej kosmetyczki, także z tym jest mi dużo łatwiej, bo moja mama zawsze się tym zajmuje, jeżeli jadę właśnie z rodzicami. No ale co, tutaj mam swoje rzeczy i tak. Zaczniemy od tej siatki, która jest na samej górze. I tutaj mam pędzelki. Tutaj mam jeszcze dwa pędzelki, które się nie zmieściły, bo są za duże. I tak, pierwszy to jest taki zwykły do rzęs, bo mam zrobione rzęsy. Taki do cienia, on jest z Hulu. Taki nożyk do brwi, innych rzeczy. I tutaj mam jeszcze pędzelek z Anastazji do brwi. Numer 14, po tej stronie mam taki skośny do malowania, a po tej mam taki, wiecie, do wyczesywania. I reszta to są pędzelki z Freyara i mam tutaj E17, E18, E24, F21 i F28. Dwa pędzelki, które się nie zmieściły, bo są za długie i jeden jest z firmy NAM i jest 01, a drugi jest z Sephory i jest to 49, także mam jeszcze dwa pędzelki. Płyn do demakijażu z Taupy. Tusz do rzęs z Banana Beauty No Limits. Krem do twarzy z La Roche-Posay. Podkład z Charlotte i jest to numer 4. Taka paletka rozświetlaczy z Revolution Rose Gold Glow. Róż z Too Faced. Bronzer od Fenty. Puder z Rimmera. Antyperspirant pod pachy z Dove, pomadka, raczej taki, nie wiem, w takim kółku z Nivea, malinowy, dwie gumki do włosów, błyszczyk od Buxoma i jest to kolor Blushing Margarita, korektor z Rimmela, korektor od Stay Naked, gąbeczka Beauty Blender, następnie taki przezroczysty żel z Benefitu oraz taki kolorowy żel z Benefitu i tu jest kolor trójka, kredka do ust od Maybelline, eyelinero kredka, eyeliner używam do robienia kresek, a tę kredkę do linii
wodnych oczu i ona jest start. I jedyna paletka, jaką biorę, to paletka z Revolution Pro z kolaboracją z Natalią Siwiec. Okej, kochani, a więc wydaje mi się, że już ostatnie rzeczy, które tutaj pakuję, to będą. Po pierwsze, schowałam tutaj jeszcze obudowę na mój aparat, żeby móc nagrywać pod wodą. Dresik na powrót, bo w jednym będę lecieć teraz w tą stronę, no a w drugim będę wracać. I wydaje mi się, że to już tyle tak naprawdę. To wszystko. I słuchajcie, biorę oczywiście jeszcze mój plecak. Mam tutaj laptop, kosmetyczkę, ładowarkę do laptopa, e-booka, okulary przeciwsłoneczne, powerbanka, telefon, słuchawki i taką mini kosmetyczkę, to już chyba powiedziałam. Nieważne. I co? I tak naprawdę to już wszystko. To, co muszę jeszcze ci zrobić, to na pewno umyć głowę. Muszę ogolić nogi. Muszę pomalować paznokcie u stóp. I chyba to wszystko. Okej, kochani, a więc ja już dzisiaj idę spać. Jest już wszystko spakowane. Tam jeszcze leży kosmetyczka. Tam leży Aro. Ja idę spać, bo tu muszę wstać o 4:00. Masakryczna godzina. A jest już 12:30, także no za dużo sobie nie pośpię. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i do następnego. Cześć!